Cześć, witam Was serdecznie. Nagrywam to chyba trzeci albo czwarty raz. Wczoraj to nagrywałem, dzisiaj chciałem skleić. Niestety nagrało się tylko 30 sekund. Co chciałem powiedzieć? Wczoraj nabyłem taki produkt Waxer, czy jak to się tam czyta. Tego jest 3 litry. Zapłaciłem za to około 16 zł. Co to jest? Jest to podłoże do upraw kamyki pumeksu, naturalnie rozprężana lawa wulkaniczna. Zauważyłem to u pewnego zagranicznego youtubera, którego oglądam. On tego używa do jako filtracji biologicznej, jako złoża biologicznego. To jest pumeks, to jest dosyć porowate, nawet bardzo bym powiedział. Jest drobno pokruszony, ale to nic. Zamówiłem sobie do tego już woreczki nylonowe. No i będę to ładował za Hamburga. W tych woreczkach. Wczoraj wlałem sobie do wody RO. Wlałem wody RO do pewnej ilości tego produktu. I woda RO u mnie ma 4 mikrosiemensy. Od razu po zalaniu, bez płukania oczywiście, bo o to mi chodziło, żeby tego nie płukać. Bez płukania to miało 18 mikrosiemensów od razu. Woda miała 4 na starcie. Po 24 godzinach woda ma 34-36. Natomiast w tym naczynku przepłukałem to pod kranem, później przepłukałem to jeszcze wodą RO. Woda na starcie miała 4, po zalaniu czystym RO już po przepłukaniu miała 8. Dzisiaj ma 16. Więcej już myślę, że nie odda. Także dobrze przepłukać i fajne medium, dość tanie medium filtracyjne, jako złoże bakterii biologicznych. Co więcej mogę powiedzieć? No jest tego 3 litry, to jest dosyć sporo, prawda? Jeżeli ktoś ma gdzie to schować, tak jak ja u siebie, to mówię, to wsadzę to za Hamburgi. I nie będzie tego widać. Myślę, że spoko sprawa, spoko alternatywa dla ceramiki. Na pewno tańsze. Myślę, że się sprawdzi. Przyjdą worki, będę ładował, będę płukał, ładował do tych. Pokażę Wam z tego też również filmik, nie? Produkt kupiłem bez reklamowania żadnego. To jest IKEA, nie? Waxer. Możecie sobie zobaczyć jeszcze raz. O, coś takiego. Myślę, że będzie super się sprawdzi. Dobra. W takim razie trzymajcie się. Cześć czołem.